Ale, no, ale no tak jak jest, no, to jest obiecanka. No dzisiaj zadzwoniłem, nie, dzisiaj rano zadzwoniłem, żeby się zapytać, czy przelewy poszły, no bo dzisiaj jest 9, nie? Jak się to nasze? No to informacja od właściciela była taka, że dzisiaj nie dadzą rady, ale jutro postarają się puścić. No, to będą... ciężka robota. Tak, rozmawiałem później, ile z panem Walczakiem rozmawiałem półtorej godziny temu. No i powiedział, że niestety no pieniędzy dzisiaj nie mają. Czy będą? On nic nie jest w stanie, im nie jest w stanie obiecać. W każdym bądź razie, że dobrze nie jest. No to tak. I w związku z tym, no coś trzeba z tym zrobić. Mamy swojego prawnika, pana Jacka Moniuka. Rozmawiałem z nim, co zrobił. No jedyna porada no to jest taka, żeby zrobić listy, ile komu jest winny, zakład winien. Jutro jako organizacja możemy złożyć to do prokuratury okręgowej, do sądu gospodarczego w Zamościu. Złożyć informację o domniemaniu popełnienia przestępstwa z wnioskiem o zabezpieczenie mienia. No i to jest tyle, co można zrobić od strony prawnej. Nie, chodzi o zabezpieczenie, no ale dalej. Po różnych punktach skupu jest ileś zapachów. Ja tak się orientowałem tego, no to jest jakieś tam, a pewnie 6-7 tysięcy ton. No i tam sami zablokowali. Co zablokowane? Ja wiem, że są zablokowane. No i tutaj też jest ileś jest olej. Za jaki okres oni to zablokują? Proszę pana, czy pan wie? Za jaki okres? Nie wiem. No. Ten, co skupuje, to boi się oddać tego rzepaku, bo dobrze wie, że z dymem pójdzie. 3 razy muszą wezwać jeszcze o zapłatę. Kiedy to będzie? Za 2 miesiące? Nie ma tak. Jesteś pan w dużym błędzie, jak tak powiem. Proszę pana, być może. I jechali właśnie, była delegacja w Zamościu. Wypaku jest tylko na 3 dni. Musi być wezwanie do zapłaty. Policja musi mieć decyzję sądu, żeby tego, no. Czyli nie tędy droga, trzeba najpierw do sądu gospodarczego głosić. Taka jest kolejna, bo policja co pan zrobi z panu? W momencie jak to wejdzie, to już zapłata za rzepak poszła, bo wtedy wszyscy inni wierzyciele będą w pierwszej kolejności. A to też właśnie nie do końca jest tak. Pierwszy zawsze ma, proszę pana, zawsze ma Skarb Państwa ma pierwszeństwo, czyli ma ZUS-y, Urząd Skarbowy i tak dalej. To jest tego. Ale później jest ten, co zgłosi mi pan postępowanie upadłe. Można tak robić, można nie robić. Natomiast jest to, na pewno niewątpliwie uważam, żeby trzeba było zrobić jedną rzecz. Zgłosić domniemanie popełnienia przestępstwa i zablokowanie tego. Dokładnie. I to jest coś, bo tak, to nic nie będzie. Ja nie mówię, że się zabezpieczy wszystko, tylko tak, się po prostu nic nie zabezpieczy. Tak jest moje zdanie. A jest nas tyle, mój czepak też tutaj gdzieś jest. I tyle, no i co, wie pan, no i co, i mam ten samochód. Wicemarszałek Sosnowski, jak zobaczymy co to wyjdą, jutro, żeby tam pojechała jakaś grupa do niego osób, na rozmowę i podjęcie jakiejś tam interwencji w tym temacie. Zobaczymy co powiedzą ci, które tam poszły. Znaczy, ja chciałem tylko panów poinformować, że jako wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku chcę jutro pójść zgłosić. Według naszej organizacji tak jest, z prośbą o zabezpieczenie. Natomiast ja nie wiem, ja nie jestem prawnikiem. Mój rzepak też jest tutaj. Ja nie jestem prawnikiem, czy ja zabezpieczę te moje roszczenia w całości, ale przynajmniej część chciałbym uzyskać. Tak. Jak jest 100%, czy to będzie skuteczne, trudno powiedzieć. 14 lat temu ja tutaj to przerabiałem. Ja wiem, no to było 3 po kolei, nie? No. W tym Amerykanie byli po drodze, nie? Dlaczego pan? Tak samo i pan znasz imię, tak? Zastawcie, nie wypuści. Niech oni nam wytłumaczą o co tu chodzi. Proszę was. Proszę wyjaśnić. Ale ludzie, to wam nic nie da. No ale to proszę, by tam powiedzieć. Proszę, nie dobrze, to się mówi. Tak trudno, to samo musimy tłumaczyć. Gdzie ludzie stoją, a wy wsiadacie jedziecie. Przekażę państwu informacje dotyczące naszych uzgodnień. A czy pan mógłby w dwóch słowach? Dlatego też nie chciałbym wypowiadać się w imieniu waszych przedstawicieli. Ja jestem upoważniony do wykonania pewnych czynności. Muszę zdać relacje i dopiero wtedy podejmiemy jakieś, prawda, dalsze czynności. Ja jestem upoważniony tylko do wykonania tych czynności, które właśnie zakończyliśmy.
to wszystko. Ja teraz jadę, tak, przedstawiciele wam wszystko wytłumaczą, którzy tutaj brali udział w rozmowach przed chwileczką. Ale tak w sumie to po co żeśmy pana wezwali? I, ale panowie, zaraz wszystko wytłumaczą wam przedstawiciele, którzy rzeczowo rozmawiali i będą oni przesłuchać. Ja jadę teraz do Zamościa wykonywać dalsze czynności już. To znaczy jakie czynności? To znaczy, czynności procesowe, proszę pana. Formalności nie czynności. Ale nasi przedstawiciele są zdecydowani, złość zawiadomieni popełnili przestępstwa i my to przyjmiemy. Dalej i będziemy prowadzić. To my to przyjmiemy i będziemy prowadzić. Nie ma problemu. Nie ma dużo pieniędzy, ma 500 000 złotych na dzień dzisiejszy. Te środki będzie wypłacał. Ale jednak pozew zbiorowy musimy złożyć, dlatego że są nieprawidłowości. Dlatego że zakłady nie miały pieniędzy, nie miały załatwionych kredytów, a skupowali rzeczy. I musimy zrobić listę, niech każdy wpisze swoje imię i nazwisko, niech każdy wpisze kwotę zobowiązania. Tylko kwota zobowiązania musi być niższa, jakieś 500-400 zł, żeby po prostu w dokumentach potem było. Każdy tam nie zna co do złotówki tej kwoty. A jak które masz, to jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jaki jest termin płatności? Jeżeli ktoś ma jeszcze termin płatności, to nie pisze do dokumentu. Jeżeli minął termin płatności, to pisze. No dawaj, no. Ale to nie jest Czekaj, może tam jest kasa, jeszcze to darmo stoi. Jeszcze nie dostał, nie ma tych środków na skup. Także tutaj są niejasności, dlatego my złożymy Tak. Imię i nazwisko.